Witam was wszystkich w brokatowy LPS. Mam troszeczkę herpę, więc będę mówiła tak troszeczkę dziwnie. A więc tak, brokatowy LPS, mam ich 5. Kotkę Kicie, drużę, wiem, że to podróba, wiem, że to nawet nie jest LPS, nie musicie tego pisać. Maćka Pieska, Mrówkojada Karinę i Jasminę Rybkę. Ona była moim pierwszym kotem. Rodzice mnie oszukiwali, że to jest LPS. Ten kotek był kiedyś moim ulubionym kotem. Ale już nie jest. Ale przeważnie jest słodziutki. Znajdziecie go w koty LPS. Tego też. Ten jest nadal moim ulubionym LPS. Ten też jest moim ulubionym LPS-em. I jest najsłodszym psem świata. Uwielbiam go. Się nim bawi, dlatego nazwałam go Maciek. Ale to nie przez imię tak go lubię. Imię też tak zbyt bardzo nie lubię, ale okej, niech będzie to imię. Karina. Burszczy się strasznie. To jest przecudny LPS. Uwielbiam się nim bawić, ale nie wiem do końca, czy on należy do moich ulubionych. I Jasmina. Jest przesłodką rybką. Należy do ulubionych rybek z mojej kolekcji. Jest moją pierwszą rybką. No i chyba ostatnio, bo tu już dalej rybek nie mam, nie wiem dokładnie. I tyle. To jest cała kolekcja moich LPS-ów brokatowych. Mam jeszcze wróżkę, znacie ją? Wróżki LPS. Jest duża i co ona robi? To jak świeci się, ale padła mi pod łóżko. I muszę ją, a mama mi nie chce jej wyciągnąć, więc muszę sobie ją sama wyciągnąć. No to chyba na tyle. Nie chcę przedłużać. Narka.